Jesteśmy w Bodzowie, po prawej stronie Wisły, w połowie drogi między Rynkiem Krakowskim a Tyńcem. Jest to od 1941 roku jedno z osiedli Krakowa. Miejscowość i nazwa wywodzi się od rodu Bożo, którzy byli od wczesnego średniowiecza właścicielami. Przed sobą widzimy resztki Góry Świętej Anny, na której najprawdopodobniej był ich warowny kasztel. Znamy jednego z przedstawicieli tego rodu, który miał tytuł kasztelana krakowskiego i miecznika. W centrum Bodzowa, na wale nad Wisłą, znajduje się krzyż, przyniesiony przez jedną z powodzi. Ma on chronić mieszkańców przed kolejnymi nieszczęściami. W środku Bodzowa, pod Górą Świętej Anny, znajduje się najcenniejszy miejscowy zabytek – kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej, ufundowana w 1637 roku przez kanonika krakowskiego Wojciecha Pużeckiego. Właściwa kaplica, bez dwudziestowiecznego przedsionka, jest bardzo mała i od początku kryła renesansowe dzieło sztuki, które było zapomniane do lat 50. XX wieku. Jest to ołtarz wawelski, wykonany z wapienia pińczowskiego, dedykowany królowej Bonie. Perłą Bodzowa jest ołtarz świętej Doroty, dedykowany królowej Bonie. Ufundował go osobisty lekarz królowej, Andrzej de Valentinis. Na podstawie ołtarza, predelli, widzimy napis o tym informujący. Johannes Andreas de Valentinis, Jan Andrzej de Valentinis, ex mutin z Modeny, bon physicus, dobry lekarz, sandomiriensis prepus, prepozyt sandomierski, dedicavit, dedykuje. Powyżej mamy Matkę Bożą Śnieżną, po jej lewej stronie Święta Małgorzata. Poznajemy to po smoku szatanie, którego święta pokonała trzymanym przez siebie krzyżem. Trzecią niewiastą jest Święta Dorota, która trzyma w dłoniach talerz z owocami przyniesionymi jej przez anioła z raju. Z kolei po lewej stronie świętych niewiast widzimy świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Krakowa. Po przeciwnej stronie widzimy postać świętego biskupa Geminiana, patrona Modeny, czyli patrona fundatora ołtarza. Powyżej świętych niewiast widzimy trzy herby związane z królową. Po środku jest Polonia, po prawej pogoń, herb Litwy, no i po lewej wąż Sforców. Wąż sławnego mediolańskiego rodu, do którego należała Bona. Jeszcze wyżej widzimy tablicę związaną z ufundowaniem kaplicy i herby fundatorów. Całość spaja symboliczny fresk opiekuńczego płaszcza Maryi. Naprzeciwko ołtarza, na ścianie ponad drzwiami, widzimy odkryty w czasie renowacji w 2014 roku fresk Bodzowa. Pochodzi on z 1686 roku. Mamy zatem przed sobą swoistą pocztówkę z przeszłości.